Witam serdecznie, moi drodzy. A więc stało się bardzo fajnie. Złotówka się umacnia troszeczkę. Czy dolar może kosztować 3 złote? Drodzy Państwo, tak jest. Dolar może bez żadnego problemu kosztować 3 złotych. Tak jak, drodzy Państwo, zapowiadałem, że funt brytyjski bez problemu może kosztować 6 złotych. Nikt w to nie wierzy, drodzy Państwo. Tak, dolar może kosztować 3 złote. Jak najbardziej. To wszystko zależy od sytuacji, prawda? Dolar kosztował już wiele razy 3 złote. Dolar bardzo często kosztował poniżej 3 złotych. Dzisiaj dolar, jeszcze przed chwilą dolar kosztował 5 złotych. Dzisiaj kosztuje 4,85. W takim razie, drodzy Państwo, czy dolar może kosztować 3 złote i kiedy będzie kosztował 3 złote? I kiedy będzie kosztował 3 złote? To jest bardzo ważne, aby w to wierzyć. Zauważyłem, że bardzo dużo troli jakichś, no nie wiem, ludzi, którzy tego nie rozumieją, że dolar może kosztować 3 złote, upierają się w tym, że dolar nie może kosztować 3 zł. Drodzy Państwo, dolar kosztował tysiące razy 100 zł, 3 zł i poniżej 3 zł lub w okolicach 3 zł. Drodzy Państwo, dolar w przeszłości kosztował 2 zł, więc proszę nie słuchać takich ludzi, którzy mówią, że nie może kosztować 3 zł. Drodzy Państwo, co więcej, dolar może kosztować nawet 6 zł, no ale jak się już umocni do tych 6 zł, no to wreszcie spadnie do tych 3 zł, prawda? Wszystko zależy od tego, jakie będą decyzje polityczne, jaka będzie geopolityka, jakie decyzje będą polityczne. Wszystko zależy od wielu czynników, na które w rzeczywistości nasze państwo ma wielki wpływ. Czy będzie dalsze rozdawnictwo, czy będzie drukarka, czy będą drukowane pieniądze, czy będzie wysokie oprocentowanie, drodzy Państwo, czy będzie wolność gospodarcza, czy Polacy będą wyjeżdżać z Polski, czy raczej przyjeżdżać, czy Polska będzie atrakcyjnym krajem, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, zanim przejdę dalej, bardzo proszę do o subskrybowanie tego kanału na YouTube. Bardzo dużo osób mnie ogląda, słucha także, ale bardzo mało subskrybuje, więc będę bardzo wdzięczny. Przyczynicie się Państwo do rozwoju tego kanału. Dziękuję z góry, a także można kliknąć w notyfikację, aby otrzymywać powiadomienia. Tak więc, drodzy Państwo, jeżeli chcecie się wspomagać, można wejść na knowhowinsider.com, knowhowinsider.polska, knowhowinsider.com i tam mamy kursy walut, wykresy wszystkich walut świata oraz indeksów giełdowych. Drodzy Państwo, jest mobilny wykres na telefony. Wiadomo, że większość używa telefonów, ale także jest na komputery, na duże ekrany i na telewizory, tak żeby było lepiej na tym pracować. Drodzy Państwo, w takim razie, co się dzieje? Jeszcze przed chwilą kurs dolara wynosił bardzo, bardzo, bardzo dużo. Złotówka osłabiła się aż do 5,05 bodajże. Oczywiście ciężko było sprzedać po takim kursie dolara amerykańskiego. Proszę bardzo, 5,03 bodajże, prawda? Złotówka się bardzo osłabiła ze względu na to, że NBP dał znak, jakby nie chciał podwyższać swojego oprocentowania więcej. No w czasie, gdy dolar kosztował 5,05, a było spotkanie Rady Polityki Pieniężnej, nie zdecydowano o podwyższeniu oprocentowania polskiego złotego, co między innymi oczywiście skutkowało plus sytuacja geopolityczna, plus sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, skutkowało tym, że polski złoty bardzo mocno się osłabił i dalej jest bardzo, bardzo słaby. Jest wręcz tragiczny. Słaby. Drodzy Państwo, polski złoty jest tragicznie słaby, przez co mamy bardzo dużą inflację, przez co mamy bardzo poważne problemy gospodarcze, przez tanią złotówkę mamy bardzo duże problemy gospodarcze, prawda? Wszystko przez to jest droższe, niby nam się łatwiej opłaca eksportować, no ale jak nam się łatwiej opłaca eksportować, jeżeli gaz i benzynę musimy kupować bardzo drogo? Drodzy Państwo, to wtedy już produkcja jest za droga i właściwie musimy i tak im po wysokich cenach sprzedawać, bo jeżeli wcześniej oni mogli kupić, na przykład ludzie, którzy chcą coś kupić od Polaków, a mają dolary, to wcześniej na przykład mając milion dolarów, mogli kupić na przykład 10 apartamentów, który każdy kosztował 350 tysięcy złotych, a dzisiaj, gdy kurs wynosił 5 złotych, można było kupić 10 apartamentów, ale każdy był wart 500 000 złotych. Więc, drodzy Państwo, to nie jest ok. Nie jest ok dla naszej gospodarki ze względu na to, że wraz z wysokimi cenami, z niską wartością waluty, biedniejemy w oczach. No, zwyczajnie biedniejemy drastycznie w oczach. Do tego NBP musi płacić wysokie odsetki na kontach bankowych i tak dalej.
dalej, i tak dalej. Biznesy są zażynane. Ale czy właśnie kiedy dolar będzie kosztował 3 zł? Drodzy Państwo, dolar może kosztować w ciągu pół roku 3 zł, dolar może kosztować w ciągu roku 3 zł, drodzy Państwo, dolar może kosztować w ciągu 2 lat 3 zł. Bez żadnego problemu, drodzy Państwo, bo jak może być tak długa sytuacja, że na przykład złotówka jest po 5 zł czy po 5,50, to będą kuriozalne sytuacje w Polsce, będzie bardzo, bardzo źle. Właściwie można powiedzieć, że to będzie taki. Unia Europejska będzie podupadać i także będzie podupadać rzeczywiście no, ten świat zachodu, ze względu na to, że jedni będą mogli kupować drugich bardzo, bardzo tanio drukowanymi pieniędzmi i to nie może trwać w nieskończoność. Już, drodzy Państwo, wcześniej, tak jak ciągle powtarzam, w 2000 roku dolar amerykański kosztował 4,64. Drodzy Państwo, w 8 lat dolar, w 8 lat dosłownie dolar spadł do 2 zł. Drodzy Państwo, tak jest. W roku 2008 dolar amerykański kosztował 2 zł. Drodzy Państwo, już 14 lat temu, ja wiem, że większość ludzi nie pamięta tych czasów lub nie była zainteresowana kursem dolara lub po prostu nie pamięta, bo jeżeli ktoś mnie słucha, kto ma dzisiaj 30 lat, to nie pamięta czasów sprzed 14 lat, drodzy Państwo, bo wtedy miał 16 lat i 99% ludzi nie zastanawiała się nad dolarami, a raczej na wydawaniem złotówek w Polsce na lody, lizaki, prawda, i takie tam rzeczy. Przepraszam, wezmę łyka kawy. Drodzy Państwo, zatem kiedy dolar amerykański będzie kosztował 3 zł? Aby zrozumieć sytuację, po pierwsze musimy zrozumieć, że dolar amerykański już kosztował 2 zł. 2 zł kosztował w 2008 roku, drodzy Państwo, potem drastycznie wzrósł tak w pół roku do 3,70, 3,67, tak jak widzimy na wykresie. Co oznaczało, że można było prawie zarobić 100% na kupnie tych dolarów, właściwie na kupnie, drodzy Państwo, tak jest, dolarów za złotówki, bo dolar był tani, więc można było kupić bardzo tanio dolarów za polskie złote i po zaledwie kilku miesiącach można było zarobić 100%, wymieniając z powrotem te dolary na złotówki. I następnie znowu dosłownie po kilku miesiącach, drodzy Państwo, już w 2009 roku znowu dolar kosztował 2,80, a potem znowu po kilku miesiącach kosztował 3,40. Drodzy Państwo, to jest mowa o tym, o czym ja mówię, że wchodzimy chyba w taki okres, w taką sferę roller coasteru z góry na dół, z góry na dół, z góry na dół, prawda? No bo dolar nie może być ciągle drogi, nie może być, no bo on jest drogi do większości walut, drodzy Państwo. Nie tylko polski złoty ma problem, a polski złoty nie jest też najmocniej oprocentowaną walutą, drodzy Państwo, a czekają już kraje w kolejce, które będą podwyższały oprocentowania bazowe, no na przykład taka Bułgaria. No co tam się dzieje? Przywołuję w Bułgarię jeszcze raz, ze względu na to, że to jest bardzo interesujące przyglądać się tej małej gospodarce z tymi pięknymi plażami, prawda? Ze względu na to, że Bułgaria ma inflację 17%, a oprocentowanie mają 0. Jest to bardzo interesujące. Trzeba wejść w głąb bułgarskiej gospodarki, czy oni mają jeszcze inne dodatkowo oprocentowania, na przykład także w głównych indeksach pokazują tylko 0%, a w rzeczywistości jest znacznie, znacznie więcej. No ale te główne oprocentowanie, drodzy Państwo, mają 0%. Węgry podwyższyły pewnego rodzaju oprocentowanie, dzienne bodajże oprocentowanie do 18% czy 19%. Tam to jest szaleństwo. Ich waluta oczywiście się bardzo mocno umocniła, ale ich waluta ma jeszcze większy problem. Ja nie wiem, czemu ta waluta ma taki problem. Ja myślę, że ta waluta ma taki problem, że bardzo możliwe jest, że na Węgrzech jest jeszcze większy socjalizm niż w Polsce. Może jeszcze więcej drukują pieniędzy niż w Polsce. Może jeszcze mają większe problemy z gospodarką. Tak powiem, źle zarządzaną niż w Polsce. Może jest mniejsza wolność gospodarcza. Może tak jest, drodzy Państwo. I teraz podejrzewam, że tak jest, bo cała Europa właściwie zgadza się wobec tego konfliktu na Ukrainie, prawda, ale właściwie, no nie cała oczywiście, nie zgadza się cała, no ale niektórzy się bardziej zgadzają, którzy w naszych oczach się nie zgadzają, bardziej się zgadzają niż Węgrzy, bo Węgrzy totalnie w opozycji właściwie stoją. Więc ja podejrzewam, że ci, którzy stracili bardzo, 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 bardzo dużo na tym, na wspieraniu Ukrainy, a
w tym samym czasie Węgry nie wspierają, więc oni nie tracą, to bardzo dużo państw, ogólnie ludzie tacy są, drodzy państwo, ludzie tacy są, po prostu gospodarki takie są, politycy są pamiętliwi, pamiętają, co się działo, przecież są annały historii i oni wtedy będą mogli cisnąć w Węgry, niestety, ze względu na to, że no, tak to wygląda troszeczkę jakby jednak, no, w oczach coraz więcej mówi to komentatorów, że jednak no, Węgry tak jakby to, nie wygląda to, o, tak powiem, dobrze, jeżeli chodzi z naszej polskiej perspektywy. Z naszej polskiej perspektywy. To nie wygląda dobrze. Oczywiście oni mają swoje uwarunkowania, ale my mamy swoje uwarunkowania i my będziemy musieli wyciągać swoje uwarunkowania, jeżeli oni wyciągają swoje uwarunkowania. I tak także myślą inne państwa, państwa ościenne, to jest mały kraj. Drodzy państwo, to nie jest Szwajcaria, ale za Bułgarią i za Węgrami są także inne państwa w kolejce do podwyższania bardzo mocno oprocentowania bazowego, drodzy państwo. Akurat jeżeli chodzi o Węgry, to fajnie, bo mamy na przykład dużo forinta, prawda? Jeżeli podwyższają oprocentowanie, to mamy dużo forinta, to dzięki temu dostajemy znacznie więcej za trzymanie forinta na koncie. To jest dobre, prawda? I na przykład jeżeli Bułgaria także podwyższy swoje oprocentowanie, no to także umocni się do dolara prawdopodobnie. Chyba, że ich gospodarka bardzo mocno się załamie ze względu na to, że już mieli tak bardzo długo zerowe oprocentowanie i mają tak wielką inflację, że będzie druga Turcja. Choć widzicie, drodzy państwo, mówi się, że w Turcji jest źle, no, ale tam jakie mieszkania są tanie w stosunku do Polski, tam jak jedzenie tanie jest w stosunku do Polski, tam benzyna jest nawet 2 razy tańsza do Polski, nie wiem, może by im wymieniać ten, ostatnio tak wymyśliłem, może przejdźmy na handel wymienny i będziemy im wysyłać nasz super, hiper drogi cukier i będziemy dawać im kilo cukru za 2 litry benzyny. Bo u nas, drodzy państwo, znowuż cukier zaczyna drożyć, znowuż będzie kosztował 8 czy 10 zł, u nich benzyna 5 zł, to może my damy im kilo cukru, oni dadzą nam 2 litry benzyny, no troszeczkę rechot z historii. No ale też trzeba podchodzić w miarę, drodzy państwo, czasem humorystycznie do pewnych spraw, bo człowiek by chyba zwariował. Ale powracając do umocnienia polskiego złotego, drodzy państwo, Polska nie jest samotną wyspą, Ameryka, Stany Zjednoczone też nie są samotną wyspą, Unia Europejska nie jest samotną wyspą, drodzy państwo. Tak więc długo też to nie może trwać, że na przykład polska złotówka jest, że zatrzymanie pieniędzy w pieniądzach dostajemy w polskim złotym 7%, a w euro 1%. To po co trzymać euro, które obecnie jest teraz bardzo, bardzo drogie, jest bardzo, bardzo drogie, a nie dostajemy dodatkowo za to nic w banku, więc może się okazać, że euro, tak jak dolar, powróci do swojej normalnej wartości, to na kupnie euro bardzo mocno stracimy, a dodatkowo stracimy to, że nie płacą w ogóle w banku, a polska złotówka się umocni i dają prawie 10% w banku, a mogą dawać niedługo już na pewno 10%, jeżeli wreszcie zrozumieją, że będzie trzeba podwyższać oprocentowanie polskiego złotego ze względu na to, że zwyczajnie złotówka jest za słaba i trzeba podwyższyć wartość polskiego złotego, żeby było taniej, bo to już za długo trwa. Może chwilowo to tam nie robi wielkich szkód, ale obecnie to robi bardzo wielkie szkody. No wystarczy pojechać za granicę, już ciężko nam pojechać za granicę, no bo na przykład możemy kupić 20, 30, 40% mniej rzeczy, na przykład jak pojedziemy do Berlina, czy jak pojedziemy, drodzy państwo, na Słowację, czy gdziekolwiek, czy do Litwy. Na Litwę, czy gdziekolwiek, czy do Włoch, czy Hiszpanii, no wszystko dla nas jest od razu 25% droższe, prawda? Więc to jest bardzo duży problem, ale oni dodatkowo przecież mają jeszcze swoją inflację. To nie dość, że na przykład w Unii Europejskiej, tam gdzie jest euro, wszystko jest droższe, na przykład gdyby na przykład euro kosztowało 4 zł, a kosztuje 4,80, no to jest droższe wszystko 20% mniej więcej, a dodatkowo oni też mają inflację 10%, to dla nas wszystko u nich jest droższe 30%, drodzy państwo, więc właściwie nasze zarobki w stosunku do tego, co możemy kupić w Unii Europejskiej, tam gdzie jest euro, choćby pod takim kątem takiego prostego, naiwnego myślenia, to 30%. No to jest drastyczna różnica, nie można tego omijać i nie można w ten sposób patrzeć, drodzy państwo. Naprawdę w rzeczywistości polska gospodarka pogrąża się drastycznie. Oczywiście no jest jak jest. Mamy na głowie bardzo dużo ludzi. Te mieszkania są bardzo drogie, kredyty są bardzo drogie, ale kredyty dalej są bardzo nisko oprocentowane, biorąc pod uwagę poziom inflacji, prawda? Bo inflacja to 17%. Oprocentowanie kredytów, drodzy państwo, to 10%, więc teoretycznie inflacja musi dalej napierać ze względu na to, że bardzo opłaca się zaciągać dalej kredyty, jeżeli myślimy pod kątem biznesowym takim, że na przykład jeżeli mamy, sprzedajemy produkty lub też produkujemy produkty lub też produkujemy serwisy lub zarabiamy na czymś, mamy biznes, przedsiębiorstwo, które
rzeczywiście w stosunku do tej inflacji nabija te 17, 20, a może nawet 30%, to jeżeli teoretycznie, oczywiście ja wiem, że są różnego rodzaju, drodzy Państwo, rozwidlenia i przeszkody i półeczki, nie można tak mówić, ale no dla łatwego zrozumienia. Einstein powiedział, że jeżeli ktoś nie umie w kilku słowach czy w kilku zdaniach wyjaśnić czegoś dziecku z fizyki, to znaczy, że się na tej fizyce nie zna. Tak więc w ten sposób też trzeba to tłumaczyć bardzo szybko. No i zakładając, że, przepraszam, małej kawy. Zakładając, że, drodzy Państwo, ta złotówka jest tak nisko oprocentowana i taki przedsiębiorca sobie myśli, Boże, ja i tak muszę podwyższać 30% w skali roku, a kredyt jest oprocentowany tylko 10% w skali roku. No to on dalej, takie przedsiębiorstwo dalej może łupać kredyty. To troszeczkę tak jak jest w Turcji. W Turcji podobno tam się drukuje te pieniądze, a nawet jak się nie drukuje, to się udziela tanich kredytów. Mimo to, że inflacja to 60%, to i lira turecka drastycznie traci na wartości. Tak, lira turecka drastycznie traci na wartości. Inflacja to 60% w skali roku, drodzy Państwo. Tak jest, to prawda, ale z drugiej strony można bardzo tanie kredyty tam zaciągać i te kredyty są na przykład oprocentowane, u nich chyba oprocentowanie bazowe to 12%. Ja oczywiście nie wiem, po ile są kredyty, no ale jeżeli u nich inflacja to 60%, a kredyt jest oprocentowany 10%, no to tylko brać te kredyty w rzeczywistości, bo te kredyty teoretycznie to się dewaluują, prawda? Oczywiście w zależności od tego, jak weźmiemy duży kredyt, jak wysokie mamy odsetki, no ale pod tym kątem to się właściwie, można powiedzieć, opłaca. Tak więc, drodzy Państwo, w zależności od tego, jak my podążymy, czy będziemy podążać tak, jak podążaliśmy przez ostatnie lata, drodzy Państwo, czyli gdy złotówka się umacniała, no to wtedy podejmowano takie decyzje polityczne, fiskalne, że polska złotówka się z powrotem umacniała, drodzy Państwo. Jeżeli ktoś Wam mówi, ja zauważyłem, że jest dużo niedowiarków, którzy nie wierzą w to, że w ogóle jakimś tam cudem dolar amerykański może kosztować 3 złote, że nie wiem, w ogóle wierzą, że tylko polska złotówka będzie tanieć. Tak, może tak być, drodzy Państwo, jeżeli będziemy podejmować złe decyzje, jeżeli pójdziemy takim torem, na przykład niczym Turcja, albo Węgry, no to polska złotówka będzie się osłabiać, tak, ale jeżeli będzie się osłabiać, drodzy Państwo, to zapewniam Państwa, że obecni rządzący, że obecne NBP, że ci ludzie po prostu skończą na bruku, po prostu się, ludzie ich po prostu przegonią w ten sposób, no i wtedy zmieni się polityka pieniężna, prawda? Bo drodzy Państwo, w rzeczywistości, odkąd mamy obecną władzę, to polski złoty się osłabia. W rzeczywistości, spójrzmy, co się działo, drodzy Państwo, w 2014 roku. Drodzy Państwo, w 2014 roku przed wygraniem obecnej władzy polska złotówka kosztowała 3,50. Drodzy Państwo, w 2014 roku, drodzy Państwo, w 2014 roku złotówka, przepraszam, dolar amerykański kosztował 3 złote, w kantorach dawali mi 3 złote, szedłeś, miałeś 100 dolarów, dawali ci w 2014 roku, drodzy Państwo, w kantorze 290 złotych, no i tyle. Drodzy Państwo, w 2017 roku dolar kosztował, drodzy Państwo, 3,34, tak? To niedawno. Jeszcze do niedawna dolar 3,65 kosztował w maju 2021 roku, więc drodzy Państwo, dolar po 3 złote jest tak pewny, jest bardziej pewny pod takim kątem samym historycznym, drodzy Państwo, samym historycznym i wagi naszej gospodarki w stosunku do tego, jaką ona ma wagę i jaką ona ma w rzeczywistości siłę i co ona może zrobić. Oczywiście decyzje polityczne mogą być bardzo złe i gospodarka zostanie zniszczona tak, jak jest zniszczona, bo jeżeli ludzi się biznesu niszczy i ludzie zaczynają uciekać, to jest niedobrze. Jeżeli wychodzi tak, że bezsensownie jest już kupować mieszkania w Polsce, bo one są już tak drogie, ale z drugiej strony ciężko budować, prawda? No to jest nie okej, okay, tak? Ale jeżeli pójdziemy w normalną stronę, drodzy Państwo, 3,60 w 2021 roku, no półtorej roku temu 3,60 za dolara płacono, prawda? No półtorej roku temu, drodzy Państwo, no w lipcu 2017 za dolara płacono 3,36, no drodzy Państwo, no w 2014 roku, no niestety obecna polityka stworzyła takie warunki. Od 7 lat, drodzy Państwo, chyba 6 lat ta ekipa rządzi i zarządza naszymi finansami. Od tego momentu polska złotówka się osłabia w rzeczywistości. Oczywiście zarabiamy coraz mniej tych złotówek, ale polska złotówka też się osłabia. Gdyby, drodzy Państwo, gdybyśmy zarabiali tyle samo złotówek, co zarabiamy dzisiaj,
To tak naprawdę a kurs dolara amerykańskiego by był taki jak w 2014 roku, drodzy Państwo, tak? No to jeżeli ktoś zarabia 3000 zł, no to on by zarabiał 1000 dolarów. Rozumiecie, drodzy Państwo, 1000 dolarów, tak? No, ale dlatego że dzisiaj dolar to 5 zł, dlatego zarabia 600 dolarów, czyli tak, czyli zwykły człowiek, który zarabia 3000 zł, zarabiałby 1000 dolarów, czyli właściwie mógłby pojechać na wakacje do Stanów Zjednoczonych, tam do Los Angeles czy gdzieś, i drodzy Państwo, mógłby wydać 1000 dolarów, a dzisiaj może wydać tylko 600 dolarów, prawda? Pi razy drzwi, oczywiście, w zależności od kursu. 600 dolarów, czyli taka osoba prawie miała 100% więcej pieniędzy, drodzy Państwo. Prawie 100% więcej pieniędzy niż dzisiaj. Wcześniej, jeżeli by zarabiała tyle, oczywiście zarobki są w Polsce wyższe niż, drodzy Państwo, 7 lat temu, bo 7 lat temu płaca minimalna wynosiła chyba tam 1400 zł. Dzisiaj płaca minimalna wynosi tam 2500 czy coś takiego, prawda? Na rękę. Plus dodatkowo wiadomo, że są te dodatki na dzieci, więc jest jeszcze inna sprawa. No ale, drodzy Państwo, no. W roku 2011 dolar kosztował 2,65. No, drodzy Państwo, w 2011, 10 lat temu, dolar kosztował 2,65, drodzy Państwo. W 2008 dolar kosztował 2 złote, drodzy Państwo. Bo to jest niestety bardzo dużo ludzi, którzy nie pamiętają, drodzy Państwo, 2008 roku. Mówią, że tak nie może być, drodzy Państwo. Ale jeżeli mówili, inwestuj w Facebooka, inwestuj w Facebooka. Drodzy Państwo, no jak można być tak naiwnym? Drodzy Państwo, to była taka rozmowa, nie? Że najlepiej to się tylko inwestuje na przykład w Big Tech. No ale to jest przecież normalne, że teoretycznie taki Big Tech to można łatwo podrobić, jeżeli ma się dobry kapitał i się nie wbuzi tego Big Tech do swojego kraju. Właśnie tak zrobiły Chiny i drodzy Państwo, inni ludzie to przecież też sprawdzają. Co się stało? No co się, kto... Kto, drodzy Państwo, ja już mówiłem w roku bodajże 2019. Tak, 2019 oczywiście nie przewidziałem tego, że nam zamkną gospodarki, że będzie to, co było, że akurat jeżeli chodzi o wojnę, no to zakładałem, że tam będzie coraz gorzej. Nawet myślałem, że będzie gorzej, no ale jest jak jest. No ale zapowiadałem w 2019 roku, że będzie wielkie załamanie Facebooka, tak? No bo już był tak drogi, że no ale ze względu na to, że ludzie siedzieli w domu, to siedzieli na tym Facebooku, że tam kupowali te akcje i szersy, no to sztucznie napompowali tego Facebooka, ale to załamanie tak czy siak przyszło, drodzy Państwo. I dzisiaj akcje Facebooka to 133 bodajże dolary, ale przed chwilą były 400. No jak ktoś kupił akcje Facebooka, gdyby ktoś do Ciebie przyszedł w sierpniu 2021 roku i powiedział, panie, akcje Facebooka niedługo stracą 70%. No by się śmiali, tak? By się śmiali, tak? No i co? Spadły. Dzisiaj akcje Facebooka kosztują 135 dolarów, drodzy Państwo. 135 dolarów, czyli tyle, ile kosztowały w roku 2016. Jeżeli dodamy, drodzy Państwo, inflację w ostatnich 6 latach, to oznacza, że tak naprawdę per purchasing power, tak? Per purchasing power, to akcje Facebooka w rzeczywistości tak cofnęły się może do roku 2013. Nie, przepraszam, nie. Tak do roku 2000. 2014 mniej więcej, no nawet tak. Akcje Facebooka mniej więcej to cofnęły się do grudnia 2013 roku, drodzy Państwo. Czyli ile się cofnęły? A no cofnęły się prawie 10 lat. A no cofnęły się prawie 10 lat. Drodzy Państwo, S&P jeszcze mocno nie spadł, ale Facebook drastycznie traci na wartości, tak? Bo pojawiła się konkurencja i Facebook traci. No i o to chodzi, że waluty też mają konkurencję, tak jak dolar amerykański ma konkurencję. Drodzy Państwo, to też nie do końca jest takie dobre dla samego dolara i dla samej amerykańskiej gospodarki, żeby dolar był ciągle taki drogi, prawda? Ze względu na to, że to oni też mają przez to problemy, bo mało kto wtedy chce kupować cokolwiek od Stanów Zjednoczonych, ze względu, że jest to bardzo drogie. I co się wtedy dzieje? Ano dzieje się to, że w lokalnych gospodarkach, na przykład tak jak w Polsce, tak jak we Francji, w Niemczech, rodzi się im konkurencja, prawda? Czy tam, nie wiem, w Tajlandii, nie wiem, w Hiszpanii, w Chinach, prawda? Nie wiem, w Australii, bo już jest tak drogo kupować od Stanów Zjednoczonych, że łatwiej, taniej stworzyć swoje i kupować od samego siebie. Więc amerykańska gospodarka traci
Co traci? Konkurencyjność traci, drodzy Państwo. A jak straci konkurencyjność, no nie może tracić, więc będą musieli obniżyć wartość tej waluty prędzej czy później. Ale mają wielką inflację. Jak obniżą wartość waluty, to ta inflacja też może ich dowalić, więc muszą tak to obniżyć, żeby też ta inflacja nie była coraz większa, tak? Ale no, nie mogą podwyższyć, drodzy Państwo, tego oprocentowania także, bo oni też są mocno zakredytowani. Więc na 90% będzie tak, drodzy Państwo, że dolar amerykański bez problemu będzie kosztował 3 zł. A jak nie będzie, jak nie wróci dolar amerykański do normalnego poziomu, to życie będzie bardzo ciężkie i bardzo dziwne. I bardzo dziwne, bo po prostu mamy obecnie kryzys, ale w Stanach Zjednoczonych też mówią, że the everything bubble, tak? They say the everything bubble. Coś takiego jest w sferze amerykańskiej, prawda? The everything bubble. The everything bubble, tak? Mówi się, że będzie wielkie załamanie w Stanach Zjednoczonych. A jakie może być załamanie w Stanach Zjednoczonych? Drodzy Państwo, no podobne, tak jak zawsze, jak w 2008 roku. No niestety taka jest gospodarka, drukuje się te pieniądze, potem się podwyższa te oprocentowania, potem się je obniża, te ceny nieruchomości spadają, potem rosną. No i tak jest, drodzy Państwo, taki jest niestety proces. Mamy takie gospodarki i to się raczej nie zmieni. No nie wiem, na co to się miałoby zmienić. Mówi się, że stworzą jakiegoś tam cyfrowego dolara. No tak, ale jak stworzą tego cyfrowego dolara, no to każdy będzie musiał wtedy chcieć tego cyfrowego dolara. No nie wiem, no przecież jeżeli ma być walutą światową, no nie wiem, czy tak może być, bo w sumie nie wszyscy będą chcieli mieć tego cyfrowego dolara. No, mówią tak, że będzie ten cyfrowy dolar i będą wszystko wiedzieli o tobie, jakie robisz zakupy. No kto coś takiego, taki badziew będzie chciał mieć, że jedzie gdzieś na wakacje i ma coś takiego i tam wymienia, oni wiedzą, gdzie jest właściwie. Już coś takiego jest, bo właściwie w tych wszystkich aplikacjach to nas śledzą, nie? Więc w rzeczywistości najlepiej mieć telefon taki, wiecie, jakiegoś takiego starego Samsunga na klawisze i tyle. Tak, bez internetu. Przepraszam, wezmę łyka kawy. Ale jak najbardziej kurs dolara może spaść, drodzy Państwo, i co wtedy będzie? Będzie można kupić za jeszcze więcej dolarów, a ci, co kupią dolary tak drogie, zwyczajnie stracą. Oczywiście, drodzy Państwo, kij ma dwa końce. W Turcji poprzez złą politykę tatarata, poprzez wiele rzeczy, no zrobili co zrobili, na Węgrzech zrobili co zrobili, w Polsce też to mogą zrobić. Nie oszukujmy się, tak może być, tak może być, ale jeżeli tak zrobią, Polacy zaczną uciekać z Polski. Będzie następny eksodus. Już się zaczyna, drodzy Państwo, eksodus młodych ludzi. Ludzie, którzy jeszcze mają tanie kredyty, którzy mają na przykład drogie mieszkania z małym kredytem, no to zostaną, tak? No bo po co wyjeżdżać z Polski, bo fajnie mieszkać w Polsce, tak? No po co wyjeżdżać z Polski, jeżeli można mieszkać w Polsce? Chyba że wyjeżdżamy i kupujemy sobie penthouse, no nie wiem, nad Morzem Śródziemnym, nie wiem, w Grecji, nie wiem, we Włoszech, w Hiszpanii, drodzy Państwo, no nie wiem, tam w ten sposób, prawda? No to jest to normalne, czy tam na Kostaryce, czy w Portugalii, prawda, czy w Chorwacji, czy w Bułgarii, bo chcemy ciepła, prawda, bo chcemy ciepła i chcemy życia, jak się jest bogatym, ale tak naprawdę większość ludzi chce zostać w Polsce, ale jest bardzo dużo ludzi, którzy już pakują walizki, bo biznesu nie opłaca im się prowadzić, bo wynajmować tak drogo mieszkań im się nie opłaca, bo kupować tych mieszkań na kredyt im się nie opłaca, a pieniędzy nie mają. I przez wiele, wiele innych, drodzy Państwo. I przez wiele, wiele innych rzeczy. Tak. Przez wiele, wiele innych rzeczy. Więc w Turcji mogli sobie tak zrobić. Ten ich władca może tak robić i tam sobie wprowadzać takie dziwaczne porządki, prawda? Ze względu na to, no takie niedemokratyczne, bo tam chyba demokracji nie ma. No w Turcji nie ma demokracji, drodzy Państwo, tak jak w Rosji nie ma demokracji. No koniec końców, tak? Na Ukrainie był zalążek demokracji, prawda? Tak więc, drodzy Państwo, no ale teraz jej nie ma, bo ją zlikwidowali. No. Tak więc, a jeżeli coś takiego się stanie w Polsce, no to ludzie z Polski będą po prostu uciekać. No bo Polacy tacy są, drodzy Państwo, wezmą, pojadą do Niemiec, do Holandii, do Włoch, do Norwegii, do Islandii, do Szwecji, do Finlandii, do Hiszpanii. Nie wiem, nawet może, no nie wiem, no, nawet może do Włoch będą uciekać, prawda, w ten sposób, no tak będzie, bo mamy otwarte granice, więc nie mogą robić tak, żeby nas aż tak mocno dojeżdżać, bo po prostu stąd wyjedziemy, chyba, że chcą
to uczynić, drodzy Państwo, bo istnieje taka możliwość, że tak naprawdę wielki eksodus Polaków z Polski można było tak naprawdę zastopować, ale nie zastopowano go, drodzy Państwo. No nie teraz mogą też nie zastopować. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś mieszka w Wielkiej Brytanii, drodzy Państwo, ilu znacie Czechów? Ilu znacie Czechów? Popatrzcie, drodzy Państwo, ilu znacie Czechów w Wielkiej Brytanii, a ilu znacie Litwinów? Litwa 10 razy mniej liczniejszy kraj niż Czechy, a Litwinów, nie wiem, 30 razy więcej w Wielkiej Brytanii. Bardzo mało Czechów, tak? Bardzo mało Czechów, tak? Czyli Czesi no nie uciekali tak do Wielkiej Brytanii, tak jak Polacy, drodzy Państwo. Nie uciekali, nie? Można wprowadzać takie pewnego rodzaju systemy, które ograniczają tą masową emigrację. Tego nie zrobiono wcześniej, tego nie zrobiono wcześniej i mogą tego nie zrobić dzisiaj. I w ten sposób oczywiście dolar amerykański może kosztować 6 zł, dolar amerykański może kosztować 6,50, drodzy Państwo. O tym dolar może... No polska złotówka też się może zawalić, jak najbardziej. Polska złotówka, drodzy Państwo, no aż strach myśleć, ale polska dolar amerykański może kosztować 17 zł. Ja wiem, że to jest szokujące, co ja mówię, ale drodzy Państwo, przez 15 lat tłumaczyłem ludziom, że przyjdą wysokie oprocentowania, drodzy Państwo. Przez 15 lat tłumaczyłem, że przyjdą wysokie oprocentowania i będzie wielki wstrząs. Ludzie myśleli, że oprocentowanie jest czymś stałym, że nie mogą zrobić, że będzie drożej. Drodzy Państwo, tak ludzie myślą, tak myślą. Ostatnio taki wykład oglądałem i to nie jest wcale złe myślenie, bo tak myślą teoretycznie podobno realiści, takie są prace naukowe, że tak myślą realiści, czyli ludzie rozsądni. No żeby jak jest, no to nie mogą tego zmienić. Ludzie rozsądni, i to jest dziwne, bo właśnie ludzie rozsądni, no to ludzi rozsądnych mamy za inteligentnych, mądrych, fajnych, przedsiębiorczych i tak dalej. I tak ludzie rozsądni podobno myślą, że jeżeli już coś jest, no to tak będzie. Drodzy Państwo, widocznie ja nie jestem realistą, znaczy o to chodzi, że raczej jestem realistą, ale pod tym kątem, drodzy Państwo, bo ja się finansami zajmuję, drodzy Państwo, od 15 lat i ja to po prostu wiedziałem ze względu na to, że to, tak jak lekarz wie o pewnych rzeczach, tak finansista wie o pewnych rzeczach. Oczywiście nie wszyscy, drodzy Państwo, bo to lekarz lekarzowi nierówny, prawnik prawnikowi nierówny, drodzy Państwo, finansista finansiście nierówny, sportowiec sportowcowi też jest nierówny, drodzy Państwo. Jedni grają tutaj w polskich miastach, prawda, w piłkę nożną, a inni grają w Premiership czy w Barcelonie, niczym pan Lewandowski. Tak jest. Drodzy Państwo, a dlaczego dolar amerykański może być po 17 zł? Jak naprawdę może być po 17 zł, jeżeli pójdziemy w złym kierunku, jeżeli pójdziemy w normalnym kierunku, w takim, na co stać naszą gospodarkę, w takim, na co było stać naszą gospodarkę, drodzy Państwo, przez 20 lat, to możemy pójść w dobrym kierunku, ale możemy pójść w złym kierunku, tak? W dobrym kierunku no to złotówka się umocni, w złym kierunku złotówka się osłabi. Jeszcze jest oczywiście trzeci kierunek takiego marazmu, w którym żyjemy dzisiaj, prawda? A dlaczego dolar może kosztować 17 zł? Oczywiście, że może. Jeżeli spojrzymy na wykres na knowhowinsider.com na USD.PLN, no to widzimy, że w roku 2000, drodzy Państwo, dolar kosztował na chwilę 4,65, prawie 4,70. Podejrzewam, jeżeli weźmiemy na tygodnie albo na dnie, ja podejrzewam, że wtedy dolar nawet doszedł prawie do 5 zł. Zaraz to sprawdzimy. Proszę bardzo. Czy dolar amerykański w 2005 roku kosztował? No 4,70, no 4,70, drodzy Państwo, kosztował. Jeżeli weźmiemy na godziny, może na chwilę przekroczył. No to już nie dojedziemy, to będzie za długo trwało, po 4 godzinki. Bo to całe miesiące, nie, to będzie za długo trwało. Tak więc, drodzy Państwo, o co chodzi? Jeżeli w 2000 roku dolar amerykański kosztował 4,70, tak, no to co to oznacza? No, drodzy Państwo, jeżeli 22 lata temu dolar kosztował 4,60, to czy Państwo sobie przypominają, ile wtedy była płaca minimalna? Płaca minimalna, drodzy Państwo, na rękę w 2000 roku to chyba było 600 czy 500 zł. To oznacza, drodzy Państwo, że za płacę minimalną w 2000 roku można było kupić tylko 100 dolarów. Oczywiście na chwilę, bo potem dolar mocno stracił ze względu na to, że nie może tak być, że są gospodarki, chyba że to są gospodarki poddane, niszczone,
zdradzane, prawda, niszczone, niszczone, jeszcze raz niszczone, tak? Jeżeli tak gospodarki są niszczone, no to wtedy jest inna sprawa. Ale nawet w 2000 roku, drodzy Państwo, w 2000 roku 4,70 dolar kosztowało. Co to oznacza? Że w 2000 roku trzeba było pracować cały miesiąc, żeby kupić głupie 100 dolarów. Wyobrażacie sobie to? Oczywiście w Stanach Zjednoczonych wtedy płaca minimalna, to też, jeżeli w ogóle była w 2000 roku płaca minimalna, też wynosiła jakieś tam pewnie 500 dolarów czy 400 dolarów, więc u nas się płaca minimalna wynosiła 100 dolarów, w Stanach Zjednoczonych wynosiła na przykład 500 dolarów, prawda? Więc oni zarabiali 5 razy więcej, tak? Bo, czy 4 razy więcej. No, ale tak było. Ale już w 2008 roku, drodzy Państwo, gdy dolar był po 2 złote, a płaca minimalna wynosiła jakieś tam 1200 zł, podejrzewam, albo 1000 zł, pi razy drzwi, no to wtedy mogliśmy kupić, drodzy Państwo, 500 dolarów. Po 8 latach mogliśmy kupić 500 dolarów. Wyobrażacie sobie to, moi drodzy? Po 8 latach mogliśmy kupić 800 dolarów. I teraz by przyszedł do Was, oczywiście wtedy nie było tak internetu i nie było YouTube'a i ludzie nie mogli tak mówić freely, prawda, nie byli tacy wolni, jeżeli chodzi o to, a teraz mówimy, drodzy Państwo, bo tutaj chodzi o nasz kapitał. Dosłownie jesteśmy w takiej właśnie sytuacji. Proszę zobaczyć, co było. No i wtedy ktoś by Wam powiedział w 2000 roku, że dolar amerykański, drodzy Państwo, że za kilka lat, za swoją wypłatę będziesz mógł kupić 500 dolarów, gdy zarabiasz 100 dolarów. No, ludzie by się stuknęli w głowę i by cię przegonili kijami. No, drodzy Państwo, tak jest. No i dzisiaj jest podobnie. No, jest lustrzane odbicie. Oczywiście ono może w złą stronę pójść, może być wariant turecki. I właśnie co próbuję to wytłumaczyć. Ja myślę, że będzie wariant polski i polska złotówka z powrotem się umocni, że będzie taki wariant. No. Ale jeżeli by był wariant turecki, no to oznacza, że drodzy Państwo, jeżeli w 2000 roku zarabialiśmy tylko 100 dolarów i okazałoby się, że złotówka, że drukujemy te pieniądze, że to oprocentowanie jest za niskie, drodzy Państwo, bo dzisiaj oprocentowanie, drodzy Państwo, kredytów jest niższe dalej niż inflacja. To co to znaczy? Że podbija inflację, czyli dalej opłaca się zaciągać kredyty. Teoretycznie, nie mówię, że jest w każdej sytuacji, bo są dalej tańsze niż inflacja o 7%. To jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo. To tak jak mieć kredyt na 0%, a przy inflacji na przykład 7%. No kto by tak nie chciał? No kto by tak nie chciał? Oczywiście, w zależności od sytuacji, drodzy Państwo, niektóre produkty 40% drożeją oczywiście ze względów innych. I to nie można przeliczyć wszystkiego na zysk, no jak najbardziej. Ale drodzy Państwo, gdyby się miało okazać, że złotówka się bardzo, bardzo osłabia i mielibyśmy zarabiać 100 dolarów, co oczywiście jest bardzo mało prawdopodobnie, drodzy Państwo, ale taka jest prawda, że gdyby oprocentowanie, gdyby w Turcji podejrzewam nie dawano takich tanich kredytów, gdyby w Turcji podejrzewam nie drukowano pieniędzy, bo tam też tak może być. To co by się działo? No właśnie. Przy tak niskim kursie do dolara amerykańskiego Turcy na przykład by właśnie zarabiali 100 dolarów. Ale, że oni ciągle drukują te pieniądze, to oni tych dolarów więcej zarabiają, bo ten kurs nie spada teoretycznie tak szybko, więc zarabiają te 300 dolarów, prawda? Czy tam 400 dolarów, tak? Więc o co chodzi teraz? O to chodzi, że jeżeli polska złotówka, jeżeli będziemy osłabiać polską złotówkę, to będzie się osłabiać, prawda? Bo będzie więcej pieniędzy na rynku, że będą tanie kredyty, będzie niskie oprocentowanie, będzie drukarka, będzie rozdawnictwo, no to i waluta musi się osłabiać, prawda? W jakimś tam stylu. Co to oznacza? Że jeżeli dzisiaj minimalna płaca to 2500, no i gdybyśmy mieli zarabiać, drodzy Państwo, 100 dolarów, to po ile musiałby być dolar? Drodzy Państwo, po 25 zł, wyobrażacie sobie. No oczywiście to nie jest możliwe, to teoretycznie nie jest możliwe, no ale jeżeli rządzą nami wariaci, no drodzy Państwo, to może być jak w Turcji, no bo popatrzmy, co się dzieje w Turcji. No w Turcji, gdyby płace nie rosły tak szybko, bo tam też te płace ciągle rosną, tak? Bo tam się po prostu dorzuca po prostu tymi łopatami te pieniądze. Drodzy Państwo, tak? Bierze się i dorzuca się, drukuje się te pieniądze, więc tam jest gigantyczna inflacja. Turecka lira drastycznie traci na wartości, ale zarabia się coraz więcej pieniędzy.
Więc jeżeli u nas bardzo szybko także będzie się zarabiać coraz więcej pieniędzy, prawda? Bo na przykład możemy dojść do punktu, w którym no, płaca minimalna za 10 lat no, będzie ile? No, już w następnym roku dwa razy mają podwyższyć płacę minimalną. No drodzy Państwo, no, mają dwa razy podwyższyć płacę minimalną. Tylko że płaca minimalna w Polsce 2,5 tysiąca złotych nie oznacza, że pracodawca musi płacić 2,5 tysiąca złotych, a pracodawca musi wywalić na to prawie 5 tysięcy złotych. Tak? 1000 funtów, no to jest bardzo dużo. I co wtedy? I złotówka będzie się osłabiać. Będziemy zarabiać coraz więcej tych złotówek, ale złotówka będzie się osłabiać. Czyli będzie 5,10, 5,20, 5,30, 5,50, 5,60, 5,70. Tak, żeby nasza płaca minimalna, w przekroczeniu na dolary nie wychodziła więcej niż 700-800 dolarów. W ten sposób może być, prawda? W ten sposób, no może być, ale jeżeli pójdziemy w normalną stronę, no to złotówka będzie coraz droższa, będzie opłacało się zbierać w złotówce i tak dalej. To jest jeden ze scenariuszy. Ja wierzę, że chcę wierzyć, chyba chcemy wszyscy wierzyć, że polski złoty pójdzie w dobrą stronę i ja podejrzewam, że inwestorzy też mogą pójść w tą stronę, bo jeżeli mamy teraz inwestorów i oni sobie kupią, to powtarzam to jak mantrę, jest dużo inwestorów, którzy, drodzy Państwo, mogą sobie kupić bardzo dużo złotówek. Dzięki temu oni bardzo dużo zyskają. Jak ta złotówka się umocni, będzie można kupić dużo dolarów, a jak złotówka się umocni do 3 zł, będzie można obniżyć w Polsce oprocentowanie bazowe, drodzy Państwo, i wtedy polska giełda, czyli WIG20 z totalnego dna, na którym dzisiaj jest, bo polska giełda jest na totalnym dnie, tak? A Polska, to oznacza, że bardzo opłaca się kupić akcje na polskiej giełdzie, bo oczywiście kupujemy wtedy, gdy jest tanio, a nie wtedy, gdy jest drogo. Sprzedajemy, gdy jest drogo, a kupujemy, gdy jest tanio. Drodzy Państwo, prosta po prostu zasada handlu od tysięcy lat. I wtedy za te złotówki będzie można kupić bardzo tanie akcje WIG20, drodzy Państwo. A WIG20 ma to do siebie, że przez ostatnie 30 lat po wielkich spadkach o 50, 70, 80%, drodzy Państwo, może wzrosnąć 100, 200, 300, a nawet 400% po 2008 roku. W 2020 było to samo. I takie są zyski na WIG20 w chwili, gdy to oprocentowanie będzie malało. Drodzy Państwo, finalnie wtedy za 2-3 lata ceny nieruchomości wreszcie już spadną te 20-30-40% i wtedy będzie trzeba uciec z WIG-u, który jest bardzo drogi, który będzie bardzo drogi, teraz jest bardzo tani. Zarobi się 100% w nieruchomości, które są bardzo taniutkie i się wrzuci w real estate, czyli w twardą, że tak powiem, inwestycję i ludzie są załatwieni, już nic nie muszą robić do końca życia. Tak jest, drodzy Państwo. Dolar po 3 zł jak najbardziej, bardziej prawdopodobny niż dolar po 6 zł czy po 7 zł, chyba że będziemy szli drogą turecką, czyli dosypywania pieniędzy, drukowania pieniędzy, niskich oprocentowań w stosunku do inflacji, no to wtedy nie będzie takiego wyjścia. Chyba że w Stanach Zjednoczonych, drodzy Państwo, będą robić to samo, czyli będą mieli nie za wysokie oprocentowania, ale dodatkowo będzie drukarka, tak? Więc właściwie to się będzie równoważyć. Ale dzięki temu państwa inne, które nie będą tego robić, będą zyskiwały i w pewnym momencie Polska, Europa, Stany Zjednoczone, w zależności od sytuacji na świecie, stanie się mało konkurencyjnymi gospodarkami albo mniej więcej mało ważnymi, jeżeli chodzi o siłę gospodarczą. Niestety, tak jest. Drodzy Państwo, bardzo proszę o subskrypcję tego kanału na YouTube, Formuła Nieruchomości, o polubienie, danie łapki w górę, drodzy Państwo, bo to wspomaga mój kanał. Bardzo dużo ludzi mnie ogląda, ale bardzo mało subskrybuje. Będę bardzo wdzięczny, drodzy Państwo, o subskrypcję tego kanału, o kliknięcie w notyfikację. Będziecie, drodzy Państwo, otrzymywali powiadomienia z tego kanału, o komentowanie. A na sam koniec także chciałbym dodać, drodzy Państwo, że umiesz liczyć, to licz na siebie. Formuła jest miejscem informacyjnym. Nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje decyzje i ich następstwa, które podejmujesz na podstawie informacji z Formuła Nieruchomości UK oraz wszystkich innych źródeł związanych i niezwiązanych z Formuła Nieruchomości. Drodzy Państwo, pamiętajmy, że każdy jest inny, każdy ma inną sytuację, każdy ma inne pieniądze, każdy ma inne problemy, inne uwarunkowania. Konsultacja tylko może być dana personalnie, a tym bardziej porada. No, nie oszukujmy się. W takim razie do usłyszenia, do następnego razu. Cześć.